Siemaneczko, chłopczyki i dziewczynki, 5:59, zapraszamy na filmik. Targowisko miejskie w Elblągu za chwilkę będzie, gołąbki puszczone zostały, 5:25, pogoda piękna, 17 na plusie, maszerują już. Gołębie lecą 45 minut, równo 6 dochodzi. Ja lecę na targowisko, kolega jedzie za mną, pożyczyłem mu klatkę, ma tam do sprzedania berlinki, rumunki, widziałem dwa miedziaki chyba, coś tam nagram później u niego. We szwanca widziałem czerwonego, pogoda jest elegancka, elegancka. Zegar mam u góry, będzie na moim kanale film z lotu numer 4. Szósta, pobudka. Normalni ludzie jeszcze śpią, a wy na rynek. Dajcie spokój. Tak gołębiarze, hodowcy mają. Jak niektórzy pod sklep, to by na rynek gołębiarski. Przemo pewnie śpi. Rezerwa. Muszę tankować się auto. 6:17 na plusie. Dobra, co? Pauzujemy i nagrywamy dalej. Ja nie mam daleko na ten rynek. Rzut beretem. Dobra pauza. Dobra, 6 z groszami. Jesteśmy na targowisku. Dopiero się rozkręca. Pomalutku nagramy. Już młodziaków dużo wynoszą. Może twoje, Andrzej? Nie, spojrzałem, taka podobna była. 243, skąd to jest? 241 to jest Bartoszyca, Morneta, nie? Gdzieś tam te strony. No, bo to dwa różnica jest, nie? Ten jeden wiąże dobrze robi, ale ten drugi twój były pracownik, u ciebie się zbudował. A, Krzysiek, chciał się uczyć, bo to wiesz, do pomocnika był. Zara, jeszcze nagramy i twoje. Nie, wszystko tam sobie, nie? 4-7. Oko takie, drugie takie. Oglądaj. Młodziutkie garłacze, tu króliczki. Ile takie kaczki, proszę pana, na czarninę? Po ile? Kaczory po 80, kaczki po 60. Gonią się na jajka? Co? Na jajka się gonią? To... No, co? 80 i 60, to staniały trochę. Co? Ten śpi? Ja też zawiązałem drugie dwa kolory.
To on tylko te cztery widmy tu miał do tego. Nie mogą być we dłużej. A nie może być 13? Nie, ale ja nie mam. Nie mam. Ty, ale jedno może mi podrzucić. To ja zobaczę. 80 cen jest już tak. O kurde. Po ile kurki? 60 za parkę. A za samą kurkę? Tylko w komplecie. Te to chyba były w strzewie, panowie. Na dołce na pewno. No, i tak. I w życiu opnąłeś od góry. I później patrzę z lotu, że na niego to do mnie. A Andrzej, gotówki na nagrywanie. 2 złote dzisiaj daję. Już masz tych młodych, co? To kurwa, źle sprzedałem. A jak ja mam ze 300 gołębi? A ty ile masz teraz? No. No, tyle... A ciemne masz czy nie masz? Z 300 będzie teraz. Ale oni nie ganiasz go ciemne, ganiasz ich? Nie, tak lekko, ale to... Ale też chodziły, ja wiem. Młode to co tam? Jeszcze nie poraj. Zapytać, podpytać. Pocztowy, bociany, ładny, nie widać. Kurwa. Co to za Budapeszty? Paraparzysty. Ile? Proszę? Ile? Do oddania 50 zł. Z tamtego roku, samica na obrączce. Samica. A pocztowy co to jest? To samica, to po rzeszowskim i po staropolskim. To moje. Coś tam jeszcze. Rynek dopiero się, panowie, rozkręca. Andrzej, dla ciebie tanio. Do kolegi. No. Ile te szymelki? 180. Dużo młodziaków wynoszą. Jeszcze tam temu nie zapłaciłem za łyżkę. A królika mi też sprzedałeś? Tak. Tyle co chciałeś. Na jednym rynku nie pójdzie, na drugim nie pójdzie. A po sobie coś sprzedałeś? Nic. Zobaczy. Za tydzień pojedziemy do Olsztyna. Olsztyn jest ja wezmę swoje, ty swoje. Zobaczysz, co by to było.
Ja wiem. Ale bez kukurydzy. A po co? Ładne powietrze. Ile to z czarnymi ogonami, panie? Stówka. Stówka za powiki z czarnymi ogonami. Powiedz, żeby ci wytłumaczył, ile na litr wody. Bo może cię wytłumaczyć. Stanisław! Czego? Gdzie masz tą swoją klatkę? Tam kurwa podobnie 150 młodych masz. Co ten Hitler? Mam, ale mam stówy. Co? O, kurwa. Nie będę miał. Jedna jest. Oj, ty mój kolega. Ale jedna jest. Ty mój kolega. Zabiera. Dobra, panowie, nie ma co nagrywać. Targ jest słaby, widzę. Ale może jest po szóstej parę minut, to dopiero dojeżdżają. Nie wiem, gdzie jeszcze nagrywałem, nie nagrywałem. Idę tam szczurka, nagram. Jasne, dopiero wykładał. Nie wiem, czy on wyłożył. A tu chyba nie byłem. Może i byłem. Nagrywałem już tu? Nie. No to tu nie nagrywałem właśnie. Te boki po ile? To kupił. Po ile on kupił je? Za sztukę? No sporo, nie? No tanio, nie? Tu młodziutkie. Winereczki. Przepióreczki. Co, wyłożył już je wszystkie? A tu co ma wolne? Idzie, nie wiem, czy wszystkie były. Szczurek, chciałeś nagrać, a tu co? No nie mam już, widzisz. Przedałem wczoraj ciebie parę gołąbków, bo tu by się zmieściły. Jaka cena takich gołąbków u ciebie? Jak od ilu się zaczynają? Cenowo. 150 zł. Sztuka. Od sztuki? No. 150 zł od sztuki. To tańsze. A młode od ilu? 80, no zależy. 8 dych stówka? No. To jest na naszym rynku. Ale byłby to mnie. Ten to jest młodziutki, to on się nie pokazuje. Synkowi przybiłem pokazać, jak to przepisano. Czegoś po ile pocztowe? Dwie dychy. Po dwie dychy? Jest para parzysta, 5 roku. Na mamki miałeś? Ale dawałem im, w zeszłym roku dałem im swój ostatni lęk siedzieć, a w tym roku nie miałem co podłożyć pierwszy lęk. Wszystkie takie grochy. Jo, tu już garłacze. Dobra, panowie. Targ jak targ. Ludzi coraz więcej. Pogoda się robi. Ptaki puszczone. 5:25. Wyjdź, 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 wyjdź
nie ma co już nagrywać. Co, sprzedajesz coś? Nie. Po ile weź fance? Po dwie dyszki. Berlinki? Trzy dyszki? Sztuka? A to wyrwałeś jej? Ale to białe nie wyrosło. Chcesz samczyka? Ładnego? No nie, ja mam cztery pary. Bo kupiłem na rynku, a okazało się, że nie mój. Siwy, ładny. Tyle co dałem, trzy dychy. Nie mam w parach. Tylko... A raz to uciekło, lał, do Przemka poszło. Dobra panowie, pozdrawiamy, zapraszamy na kanał pocztowych. Pocztowa Andrzeja Elbląg, będzie lot dzisiaj. Stargard 350 km. 350 km. Pokażemy, jak gołębki wracają, jak w ogóle wrócą. Są naładowane. Baterie mają nabite. Dobra, do zobaczenia na następnych filmach. Pozdrawiamy. I dzięki, że oglądacie. Subskrypcje rosną. I filmy będą cały czas. Pozdro. Witamy. Jestem już na chacie, po targowisku. Zobaczcie moje asy. Ciocio, ciuciuś. Zobaczcie, jakie asiory. Trzy sztuki są. O, zobaczcie. Nie wiem, co to jest samiczka. Przepraszam, czy suczka, czy piesek. O Boże, co to? Ola mówi, jedna suczka, dwa psy. O Boże, jakie ciuciaki. O Boże, jakie niuniaki, zobaczcie. Oj. O no, co krzyczysz? No masz ciciusia, idź. Dobra. Chyba gołąbek mi wrócił po wczorajszym oblocie. Nie było oblotu. Był... U nich tylko otworzony zaciąg z młodymi pocztowymi. Jednego mi brakowało. Widzę, że chyba jeden wrócił, bo widziałem przed chwilą tam białolota. Czułem, że nie ma białolota. Zaraz zobaczymy. Ja sobie sprzątnę gołębników pocztowych. Powinny się pokazać gołębie przed 10. Mają 350 km. Zapraszam, będzie fajny film. Pawie mam zamknięte. Dlaczego? Bo głowy wsadzają do budek z kaczkami. Co tu naraz zrobiłaś? Cyciuś, gary wszędzie rozrzucone. Jest. No widzieliście, jak wchodzi? Otwiera sobie mordą. Nie ma tego pocztowego. Ale był jakiś białolot. Zegar tu mam. Nie ma. To nie mam jednego pocztowego. Po wczorajszym oblocie, ale był z okna, widziałem jakiegoś białolota. Tu im pozamykałem. Zobaczcie, tu im pozamykałem. Murzynki. Sąsiad dzisiaj był na rynku. Od tego kończatego. Powiedział, że go nie chce. Że to jest początku. To jest grudniowy młody. Jest zaszczepiony, żebym się nie martwił. Ja wiedziałem, że zaszczepiony. Asiory rosną. Młodych coraz więcej. Nie puszczamy ich. Gdzie ten jest kończaty? Chciałem go dla tego Darka sprzedać. Mówi, że nie wie, czy chce. Rumuna mojego kupił. O, tu jest. Taka pierdziawka mała. No nie najgorsze. Ale ja nie wiem. Zobaczcie, jaki ładny. To chyba jest po newkach. Po newce. Zobaczcie, jaki. Dobra panowie, ja działam, tak wygląda u mnie w hodowli. Pszenice zaczęły dostawać moje gołębie. Nie ma już ostro, dostają mieszankę z pszenicą.
wyjedzą, dopiero dostaną karmę. Tutaj za parę dni będę miał pocztowe. Dzisiaj odbiorę pocztowe od kolegi, co dachy robi. 4 sztuki mi da. Zaciąg mam raczej go zamknięty. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Czekamy na gąbki. Ale widzieliście? Wlazło. Muszę zabezpieczać, bo włazi. Tu byłaś? Byłaś tutaj? Chodź tutaj. Byłaś tutaj? Ale byłaś tu? Byłaś tam czy nie? Byłaś, koleżanko? Wiesz, że bo chodź. Dobry pies, dobry. Jeszcze raz tam wejdziesz, to ci skręcę ogon w supełek. O, wróć. Mówiłem? Jestem pocztowy. Jestem pocztowy, panowie. Zamkniemy. To mam 100%. Teraz muszę usiąść. Zamkniemy zaciąg. Mam 100%. 18. 18. Dobra. Pozdrawiam. Biorę kasiora i go łapię. I go łapię. Jest. Zobaczcie. Pierwszy gołów. Dobre oznaki. Dobre oznaki. Dobra. Pozdrawiamy. Komu się podobał film na targowisku wiejskim i w ogóle moje filmy, subskrybować, panowie. I starczy tylko kciuk. Nie wszystkim. Żeby dawać kciuka, pisać komentarze, bo to kto sobie życzy, to daje kciuka. Nie musicie dawać, tylko subskrybujcie kanałek. Zaraz będzie 9000. Rośniemy siłą. Jak będzie 10, to zrobię fajny film, fajerwerki. Stripteaserki za buwie będą ganiały burzyny. Na budzie będą dwie stripteaserki za buwie. Jak będzie dyszka. Pozdrawiamy.